Chcieliśmy Państwa poinformować, że przed około kilkudziesięciu minut, złożyliśmy w lasce marszałkowskie projekt zmieniający kodeks karny i kodeks postępowania karnego. Zmiany, które są zawarte w projekcie naszej ustawy, dotyczą ścigania gwałtu z urzędu. Sprawa często podnoszona, sprawa bardzo pilna naszym zdaniem. Jesteśmy jednym z niewielu krajów, w których tego rodzaju przestępstwo nie jest ścigane z urzędu. Czas naprawić te niedociągnięcia, stąd poselski projekt ustawy dotyczący sprawiedliwości, powiedziałabym najkrócej, a przynajmniej zadośćuczynienia ofiarom tych przestępstw. Dzisiaj tak naprawdę powinniśmy zadać sobie zasadnicze pytanie, czym jest wolność seksualna i dlaczego ona powinna być najsłabiej chronionym obszarem, co w zasadzie możemy odnieść w dniu dzisiejszym do zapisów w prawodawstwie polskim. Skoro handel ludźmi jest ścigany z urzędu, jest to zbrodnia ścigana z urzędu. Skoro utrata wolności jest ścigana z urzędu, pytanie, dlaczego gwałt nie ma być ścigany z urzędu. Ja tylko Państwu przypomnę, że w rzymskim statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego z 1998 roku mowa jest o ściganiu określonych kategorii przestępstw, w tym o zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych. Tryb ścigania z urzędu. Tam jest również mowa o gwałcie. Przypomnę tylko, że Polska ten statut podpisała w 2001 roku. W związku z tym kolejne pytanie, dlaczego nie dzisiaj powinniśmy do tego wrócić i usankcjonować to prawnie? Staraliśmy się właśnie odpowiedzieć na to pytanie twierdząco, stąd projekt ustawy w lasce marszałkowskiej. Gdyby pan poseł Witold Palc zechciał jeszcze uzupełnić nasze wypowiedzi. Szanowni Państwo, przez szeroko pojęte organy ścigania, przestępstwa, które są właśnie ścigane na wniosek, są traktowane jako przestępstwa drugiej kategorii. Pora skończyć z tą niedobrą praktyką, stąd wprowadzenie ścigania z urzędu powinno zdecydowanie poprawić skuteczność ścigania tego rodzaju przestępstw.